No i mamy pierwszy dzień wiosny. Witam Was. Umiecie cieplutko. Słoneczko świeci. A co robię? Ścinam liście u szafirków. Tutaj mieliśmy takie duże szafirki. Wszystkie listki pościnane. Pszczółki szaleją. Co nam zaczyna kwitnąć, co kiełkować. Zapraszam na film. Tutaj zaczyna nam wychodzić najmniejsza skokorycz. Już ma kwiatki ładne. Będzie bardzo niska. Teraz bawimy się w sprzątanie i pielenie tej rabatki. Bardzo trudno się to robi, ponieważ tutaj bardzo dużo jeszcze cebul nam wychodzi. Tutaj widać nam szykuje się puszkinia. Pięknie się rozsiewa. Tutaj wychodzi nam omrazki włoskie. Odmiana plamista. Takie fajne ma plamki na sobie. Tutaj żonkiel jeszcze w ponczusiu. A pod spodem wychodzą nam pysznogłówki. I kolejna kokorycz, to jest taka różowa, wysoka, a tak płynna jak króliczek. Tutaj jak się przyjrzymy, zobaczcie ile tego wychodzi. To wszystko to są młode kokoryczki. Pierwsze listki, później listki właściwe ma już tak jak mamuśka. A tutaj mamy mamusię. Na całej rabacie mamy już tą kokorycz. Zobaczcie, ile tego jest. Tutaj wychodzą nam dzwonki kropkowane. A z tyłu za plecami, jak teraz rabatkę pokazywałam, kwitnie nam wawrzynek, wilcze łyko. Kolor biały. To jest pierwszy taki kwitnący krzew po zimie. Przepięknie pachnie. Już w tamtym roku mówiłam, mogliby zrobić z niego perfumy. On bardzo ładnie się również wysiewa. Zobaczcie, ile tutaj ma pod spodem siewek. Tu już jest taka większa sieweczka. Ale ma sporo jeszcze młodziaków. Tutaj widzimy pełno. Nie patrzcie mi na ręce, bo prawie bez rękawiczek. Także wilcze łyko przepięknie nam zakwitł i pachnie. Tutaj mamy bardzo brzydkie epimedium. Również listki już im ścinamy do środku. Trochę pohałasuję. Już jedne ścięłam żółte, bo w środku, zobaczcie, już zaczyna wychodzić kwiatostan. Później będzie nam ciężko te liście pousuwać. Także już epimedium również gołocimy z liści. Tu mamy kolejną wiosenną roślinkę, a jest to ułudka. Piękne niebieskie kwiatki, dopiero zaczyna się rozwijać. Tu będzie taki dywanik ułudki. To jest roślina płożąca. A tam mamy czmiela. Schował się. Mamy już pierwsze żonkile. Pod jabłonką te mikrusy też już nam się zaczynają otwierać. To są te miniaturki malutkie. Przeważnie kupywane z przecenek, już przekwitły. Także jak już w sklepie macie jakieś przeceny, że przekwitło, kupujcie i prosto do gruntu można je wsadzać. A na drugi rok zakwitną. Tutaj mamy piękną. Zaraz może nam się uda uchwycić. Nie uda nam się uchwycić koloru.
Nie wiem, jak mam zmienić tutaj teraz ten kolor, ale ona jest granatowa, a na ekranie jest niebieska. Także ładna prymulcia się również nam też rozwija. Jak wiosna, to i barwinek. Już pierwsze kolory pokazuje nam barwinek. Tu jest odmiana wariegata. Tutaj pięknie nam berberys zaczyna już puszczać. To jest ten żółtolistny. I tutaj mamy kwiatostan lepiężnika. O kwiatach różowych. Listki ma zielone. I na koniec mój basjok. Zaczynam wyciągać liście. Ładnie przezimował fuksja, coś jakaś taka brzydka, ale też już widzę, zaczyna puszczać. Tutaj basjok pościnałam, bo był bardzo wysoki. Tutaj już mu się listek wykręca. Resztę liści wyciągnę następnym razem. Niech się suszy na słoneczku. Cześć Wam!